Widzicie, jest i on, prezes prezesów. Widzę, że tu jakieś hodowle się... Czy to prezes? Chili? Zakupiłeś, czy...? Nie, no skąd zobacz, ile wysypało, tu chili się posiało. A, i to stąd są? No był tylko ten jeden krzak, a teraz zobacz, ile jest krzak. A mogę jedno chili zabrać? Pewnie tak. Do akwaponiki wsadzę, mam miejsce dwa. Co? No to mi pokażesz, gdzie, to ja sobie wezmę. No tu zobacz. U Bartka wysyp, czyli te wszystkie krzaczki. Czemu nie wziąć tych dwóch dużych? O, bardzo mi się podobają. Tam masz ewentualnie trochę mniejsze, jakbyś chciał. Nie, no te mi się podobają. Ktoś ostatnio pytał o... Gdzie kiełbasa wędzona? Gdzie kiełbasa? No wędzarnik na razie jest nieskończony, jeszcze Bartek też był zajęty, miał inne rzeczy na głowie. Zresztą teraz Bartkowi się szykuje, nie za bardzo jest chętny, ale wyjazd do ambasady. Ale proszę cię. Co jest tym faktem mocno zaniepokojony. No tutaj też ten kwiateczek ładnie ci tutaj rośnie, nie? No fajnie, fajnie. Może jeszcze poruszymy, bo też były takie pytania. Widzę, że było pranie. Poruszymy taką kwestię właśnie chrzanu. Co się stało? Bo my rozmawialiśmy, ale miałem się ciebie zapytać. Się schrzanił. Chrzan się schrzanił, no to... Nie no, poszło mu w liście, a nie w korzenie. My żeśmy później z Michałem w pewnym momencie zerknęli tam do niego do środka w podziemie, a tam po prostu nie było korzenia już, w ogóle. W ogóle. No liście się pięknie rozwijały, bardzo szybko, duże. Ale... Daliśmy tam sini, sinia tam. Coś tutaj masz w ogóle na poliku białe takie? Sinia się opiekuje. Ciasto jakieś. Sinia się nimi opiekuje, tam sobie zrobiła jeden ten styropianowy boks. Mm-hmm. Ale czy je uratuje, ciężko powiedzieć, bo to naprawdę, no takie korzonki były, takie. Mm-hmm. A jak żeśmy kupili z Polski, no to było przecież takie wielkie, nie? No tak. No także widzicie, nie jest tak łatwo takie warzywa, czy jakieś nie owoce. Się jednak. Nie? Jednak ten klimat tutaj akurat dla chrzanu prawdopodobnie... No jednak wiesz, no jest ta temperatura no, drastycznie inna. Tak? Może, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, może chrzan potrzebuje przymarznąć raz na jakiś czas. Ponoć tak też mówili, tak. Także to wszystko jest jedna wielka niewiadoma. Zresztą myślę, że chyba, nie, chociaż nie wiem, w Europie ogólnie tak chrzan jedzą, czy raczej no, my jesteśmy? Chrzan jest normalnie, wiesz co, Tak, tak, ale chodzi mi o to, czy w innych krajach też tak... Jest. Niemcy, no z tego co ja tam, to Niemcy używają bardzo dużo chrzanu, Austriacy bardzo dużo chrzanu używają, tylko oni trą świeży, nie? Głównie świeży. Czyli troszkę inaczej oni to robią. No, ale to tak odnośnie chrzanu, macie odpowiedź. Ktoś też ostatnio napisał, żeby ktoś przysłali nam malinowe pomidory. Wiemy, że Angus próbował wiele sort pomidorów i te jedyne mu wyszły, że nic ich tam za bardzo nie brało, nie? Tak, no inna sprawa, my rozmawialiśmy też z Marcinem też kiedyś, on też znowu próbował winogrona, prawda, pomidory. No, ale jest winnica potężna pod Bangkokiem, tak? Okej. Okay. Ale wiesz, ale... Pewnie modyfikowane jakieś genetycznie, pewnie trzeba było sporo tak pracy. Dalej. Tutaj w Kambodży, z tego co wiem, czy truskawki, czy winogrona, czy... To najczęściej biorą już jakieś po modyfikacji z Wietnamu, prawda? No albo z Wietnamu, albo jest taka jedna miejscowość w Tajlandii, która jest cała w truskawkach. Nawet jak wjeżdżasz, to wszędzie są truskawki i tam jest wszystko truskawkowe. Może truskawki dwa kołponiki powinienem posadzić? Nie wiem, czy to wyjdzie. No, ale to takie ten... Nie, no na razie, słuchajcie, sobie rośnie tam, jak sobie rośnie. No, co dzisiaj stwierdziłem, no kwiaty, które ostatnio nawet tam moczyłem w tej wodzie z cukrem, to widzę, że po no, obumarły, pojawiają się nowe, ale jednak nie, nie brakuje... No nie wiem, czy zapylenia, no, być może brakuje jakiś... Ktoś tam mi pisał, że bez fosforu i potasu pomidory nie urosną. No, ale to... Nie, może te ryby coś tam w tym swoim, w swoich odchodach jakiś fosfor i potas mają. Wiadomo, że ekologiczne czy tam bio, no jest dużo ciężej robić niż no, wziąć, napryskać na to wszystko. Nie, no co oczywiście, no akurat w tym rośnie, systemie tak. Nie można ani na rośliny, ani do ryb nic dodawać, bo by jedno albo drugie by zostało uszkodzone. Dokładnie. Ja ci powiem na tym krzaku, pamiętasz, to jest zawsze takie białe ten. No, to no, się no, prawdopodobnie nazywa mączniak. I powiem ci, że
krzak jest ładny, ale masa tego jest teraz, nie? Tylko na tym jednym krzaku, ale może się też boję, że się przeniesie. Ale to byś musiał przeczytać, czy tego nie można z wodą z octem, wiesz? Być może, tylko wiesz, no jak, ja się boję, żeby, wiesz, żeby woda z octem nie zaszkodziła. Ale to nie, no to tam dajesz, wiesz, 1/10, czy nawet mniej. Ale co, myślisz, żeby to spryskać? Tak, i to do spraya, i to jest... troszkę płynu do mycia naczyń można też dać, żeby to się lepiej trzymało na tym, na roślinie, nie? Trzeba właśnie zobaczyć. YouTube, wujek Google, YouTube, myślę, że da nam na to odpowiedzi. I wujek Bartek. Albo wujek Bartek, po kmersku pół Bartek. A ja co? Ja chyba się wezmę i jak już jestem tutaj, to... A mam wolne miejsce w akwaponice, to może sobie te papryczki. Chociaż Michał mi mówi, że zawsze albo rano, albo po południu. No teraz tak wciula to trochę, no. Teraz to jest dobry czas, żebyś pokazał, jak rzuca się tą siatką. Bo wiem, że się szkoliłeś. Szkoliłem się, ale to tylko była teoria, a jeszcze praktyki nie ma, także... Od czegoś trzeba zacząć. Także na razie jest za duże słońce. No i Kambodży nie wziąłeś po drodze. I Kambodży... Ja jest tylko u Michała. A nie wziąłem ten. No. I... No trudno. Postaram się to ci wynagrodzić następnym razem. Dobrze. No dobra, to my tutaj kończymy. Także jakbyście pytali o Bartka, jestem, to jest. Żyje, ale ja już będę na pewno we wcześniejszych filmikach, także. Tak, jest. Chrzanił chrzan. Niestety. Kampot na Kupenda, Kambo Life. Bye bye. Pozdrawiamy. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo jest co, Bartek? Deep cleaning. A deep cleaning. Tak powiedział Michał. No nie wiem po co, bo jutro znowu będzie brudno. Ale musi być deep cleaning, także pracownicy zabierają się za takie bardziej ożywne sprzątanie niż zwykle. Chociaż czystość, która jest Michała w kuchni, nie będę ukrywał, że jest dla nich nie do ogarnięcia. Oni nie wiedzą po co na pewno, nie? Pewnie tak. Oni nigdy czegoś takiego nie widzieli czystego. No, a mówimy o czystości, że dla nich to jest dziwne, nie? No bo oni w takiej czystości aż no, nie przebywają, nie żyją. No i w kuchniach, u nich w kuchni to jest, wiesz jak jest w kuchniach, to jest tragedia. Kambodża, Kambo Life. Tym razem dzisiaj La Plantation. Powiem wam, że przyjechaliśmy z Michałem na spotkanie. Nawet założyłem długie spodnie, ale jestem cały już ubłocony, cały mokry. No niestety nas burza spotkała, leje cały czas. Więc ja idę na górę na spotkanko. O, jest Michał. My już kończymy spotkanko. A to wam pokażę, ile różnych jakichś dyplomów, certyfikatów w biurze. Cała masa. Tutaj też jakieś certyfikaty. A pokażę wam też tutaj widok z biura, to w ogóle jakiś mamy dzwon. Pokażę wam może z drugiej strony, jak wygląda. Ze światłem. Tutaj oczywiście mapa Kambodży. Kampot jest tutaj. Gdzieś na dole, o, tak gdzie ten punkcik. A tu wam pokażę widok z biura i tam są właśnie też ten chyba wyżej, jest to w dom właściciela, który tutaj teraz rozmawia z Michałem, obok jest chyba dom gościnny, no ale muszę przyznać, że piękne widoczki mają tam. Tam widzę jeszcze jakiś jeden domek gościnny. Wcześniej była fajna mgła, to trochę fajnie wyglądało, no ale i tak trzeba przyznać, że miejscówka fajna. A wokoło nas wszędzie znajdują się oczywiście plantacje pieprzu. Pokażę wam jeszcze próbki, jakie fajne tutaj mają. Tu akurat mamy jakiś... Aha, wszystko to jest ananas. Tutaj na przykład sweet long chili, czyli ananas z chili. Są tutaj różne, powiem wam, wynalazki. To wszystko jest chyba słodkim chili, bo dzisiaj próbowaliśmy z pieprzem, także powiem wam, że były pyszne. O, tutaj też fajny widok, teraz jak się wychodzi z biura, mamy taki balkon, zobaczcie. Widać Secret Lake. Wzgórze okoliczne.
A tutaj, gdzie się znajdujemy, to wszystko jest teren dla plantation. I feel like home. Michał był jeszcze dwa rodzaje kary odebrać, bo będzie robił chyba zielone kary, z tego co pamiętam. My jesteśmy teraz w restauracji, a pokażę wam, tutaj właśnie jest jakaś grupa turystów z Francji. Próbują właśnie pieprzu. Jest tam kmerka, która mówi po francusku. No i im tam opowiada wszystko. No tu oczywiście mamy te wszystkie pieprze. Już kiedyś wam pokazywałem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś będzie odwiedzał Kambodżę, powinien odwiedzić też La Plantation. Blisko Kampotu, pomiędzy Kampotem a Kep tak naprawdę. Tutaj jak widzicie jeszcze mamy taką otwartą przestrzeń restauracji. Piękne widoki z tyłu wzgórza. Michał już pewnie na mnie czeka, także ja się zbieram i uciekam do Nakupendy, czyli do naszej bazy. Po drodze zajechaliśmy z Michałem jeszcze, no tutaj takie, nie wiem jak to nazwać, jakaś agroturystyka, może o tak będzie najlepiej. Oczywiście jesteśmy przy samym Secret Lake, tam jak możecie zobaczyć pobliskie wzgórza, tutaj jakiś bogaty drzewostan, tu też jakieś stoliki, a my idziemy tutaj pod daszek, napijemy się coś. Ja powiem wam szczerze, że mega mokry, jestem cały mega brudny, a pokażę wam tutaj pszczółka, to jest też po prostu tragedia. Zgaszę światła, a pokażę wam jeszcze tutaj, jak wygląda z tego miejsca Secret Lake. Widzę, że dzisiaj ostatnio no coś tam zaczyna padać, to jeszcze nie pora deszczowa, ale tej wody jest troszkę więcej, aczkolwiek podejrzewam, że później to wszystko tutaj będzie pod wodą. Przynajmniej jeśli chodzi o tą pobliską roślinność. O, widok piękny. Myślę, że ryb też tutaj jest sporo. Może kiedyś tutaj się na jakieś wędkowanie wybierzemy. Wieczór. Ja już jestem w Kampot. Jesteśmy z CK w meksykańskiej restauracji, którą już widzieliście kilkukrotnie. Sobota. Trochę powiem wam nawet turystów jest na mieście. A powiem wam taką, nie wiem czy zabawną, ale historię. W każdym razie są teraz dni, w których są wybory. I chciałem zamówić sobie piwo, ale pani tutaj stwierdziła, że w dni, które są wybory, nie sprzedają alkoholu, żeby nie doszło do jakichś nieporozumień między gośćmi, do jakichś awantur. Także bardzo ciekawe, a większość pewnie tutaj turystów jak przychodzi, to zapewne chce piwo. Nie wiem jak jest w innych restauracjach, czy też to przestrzegają, ale taka ciekawostka. Zaliczyliśmy jedzonko, ale jeszcze postanowiłem sobie coś dojeść, bo jestem dzisiaj taki jakiś głodny. Zresztą ostatnio cały czas jestem głodny, może w ciąży. Jesteśmy teraz akurat przy rondzie duriana i tak sobie przyglądam się. O, zobaczcie jak zapakowany tuk-tuk. No muszę przyznać, że jest to jedno z takich bardziej rozpoznawalnych miejsc w Kampocie. Widzę, że dużo Khmerów przyjeżdżając do Kampotu przyjeżdża, tutaj przychodzi, robią sobie zdjęcia. Co ciekawe, żeby dojść do ronda, tam na środek nie ma żadnych pasów, trzeba między samochodami, o tam widzicie akurat ktoś przechodzi. A teraz jest, tak jak mówię, sobota, tu jest obok Night Market, jest troszkę samochodów, jak widzicie jest godzina już po 8:00. O, tutaj się kolejni ludzie przezierają. A ja sobie biorę taką kanapeczkę w wietnamskim stylu. Jest tam taka niby, to jest chyba kiszona, papaja. Albo może nie kiszona, albo no jakaś, na pewno jest papaja, są jakieś kawałki mięsa, jest jakiś pasztet, są jakieś sosy. Tutaj akurat pani tutaj w takiej przypiekanej bagietce robi to za 5000 rieli, czyli około 5 zł. Ale muszę przyznać, że właśnie ta papaja fajna robi taki smak jak kapustę kiszoną. A tutaj pani coś tam próbuje sprzedać. Ale ma tam jakieś owoce, duriany widzę małe. No nic, ja kanapeczkę odebrałem, tak zapakowana.
i jedziemy do domu, bo CK mi powiedziała, że chce już jechać jak najszybciej, bo chce grać w karty i oczywiście wygrać. Tego jej życzę.